Rozdział trzeci. Krytyka. Zarys historii metody krytycznej. Nawet najnaiwniejszy agent policji wie dobrze, że nie należy zanadto wierzyć słowom świadków. Zresztą nie zawsze wyciąga się właściwe wnioski z tej teoretycznej wiedzy. Podobnie dawno już uznano, że nie należy wierzyć ślepo wszelkim źródłom historycznym. Nauczyło nas tego doświadczenie tak niemal stare jak sama ludzkość. Nie jeden tekst udaje przynależność do innej epoki lub inne pochodzenie, aniżeli to jest w rzeczywistości. Nie wszystkie relacje są wiarygodne, a nawet pozostałości materialne bywają podrabiane. W średniowieczu wobec obfitości falsyfikatów wątpliwość była często jakby naturalnym odruchem samoobrony. Byle kto może wpisać byle co, jeśli tylko ma atrament, wołał w XI wieku pewien szlachcic z Lotaryngii podczas procesu przeciwko mnichom, które wystąpili przeciw niemu zbrojeni w dowody pisane. Donacja Konstantyna, ten zdumiewający elukubrat, spreparowany w VIII wieku przez rzymskiego duchownego i przypisywany przezeń pierwszemu chrześcijańskiemu cesarzowi, został w trzy wieki później zakwestionowany przez otoczenie bogobojnego cesarza Ottona III. Fałszywe relikwie były tępione nieomal od chwili, gdy w ogóle relikwie zaczęły się pojawiać. A przecież taki sceptycyzm dla zasady nie jest podstawą intelektualną bardziej godną szacunku, ani bardziej płodną niż łatwowierność, z którą zresztą sprzymierza się łatwo w wielu umysłowościach nieco naiwnych. Znałem w czasie poprzedniej wojny pewnego zacnego weterynarza, który nie bez pewnych pozorów słuszności systematycznie odmawiał zaufania wszelkim wiadomościom dziennikarskim. Ale kiedy jakiś przypadkowy towarzysz sączył mu w ucho najbardziej bzdurne plotki, mój facet połykał je jak śmietankę. Podobnie krytyka prowadzona jedynie z pozycji zdrowego rozsądku, jedyna jaką przez długi czas stosowaną, nie mogła doprowadzić daleko, mimo iż tu i ówdzie zjednywa sobie niektóre umysły. Czymże bowiem jest najczęściej ten tak zwany zdrowy rozsądek, jeżeli nie połączeniem niewyrozumowanych postulatów z pochopnie uogólnionymi doświadczeniami? Jeżeli chodzi o świat fizyczny, zaprzeczył on istnieniu antypodów. Neguje wszechświat Einsteina. Do rzędu baśni zaliczył opowieść Herodota o tym, jak to żeglarze opływający Afrykę dookoła spostrzegli pewnego razu, że miejsce, gdzie wschodzi słońce, przesunęło się z ich prawej strony ku lewej. A w dziedzinie spraw ludzkich najgorsze jest to, że obserwacje podniesione tu do rzędu wiecznych są z konieczności zaczerpnięte z nader krótkiego okresu czasu. Okresu naszego życia. W tym tkwi główny błąd krytyki woltariańskiej, skądinąd często tak wnikliwej. Nie tylko indywidualne dziwactwa zdarzały się zawsze. Nie jeden stan duchowy, niegdyś powszechny, dziś wydaje się dziwaczny, ponieważ jest nam obcy. Zdrowy rozsądek zaprzeczałby pewno faktowi, że cesarz Otton I mógł poczynić na rzecz papieży nie dające się zrealizować ustępstwa terytorialne, które pozostawały w sprzeczności z jego poprzednimi aktami i z którymi następcy nie mieli się w ogóle liczyć. Należy jednak przyjąć, że jego mentalność była zupełnie inna niż nasza lub też, wyrażając ściślej, że w owych czasach zachodziła między pismem a czynem rozbieżność, która dla nas jest czymś zdumiewającym. Autentyczność przywileju nie ulega bowiem wątpliwości. Prawdziwy postęp, jak mówił Wolney, badacz, rozpoczął się w dniu, w którym narodziło się zwątpienie. Innymi słowy, kiedy zaczęto stopniowo wypracowywać obiektywne zasady pozwalające oddzielić kłamstwo od prawdy. Jezuita Pape Breck, którego lektura żywotów świętych napełniła bezgraniczną nieufnością wobec całego spadku po późnym średniowieczu, uważał wszystkie dyplomy merowingów przechowywane w klasztorach za falsyfikaty. Nie, odpowiedział w tej materii Mabilon. Niewątpliwie są to dyplomy preparowane z różnych
części przerabiane i interpolowane, ale istnieją też dokumenty autentyczne, a oto sposób, w jaki można je rozróżnić. Rok 1681, rok ukazania się De Re Diplomatica, jest naprawdę wielką datą w dziejach umysłowości ludzkiej. Wtedy bowiem położono ostateczne podwaliny pod krytykę dokumentów archiwalnych. W każdym razie był to moment zwrotny w historii metody krytycznej. Humanizm poprzedniego stulecia miał swoje powody i swoje przeczucia, ale nie wyszedł poza nie. Trudno o coś bardziej charakterystycznego niż fragment prób, w którym Montaigne usprawiedliwia Tacyta z tego, że opowiadał o cudach. Do teologów i filozofów, powiada Montaigne, należy roztrząsanie pospolitych wierzeń, historycy natomiast powinni jedynie przytaczać je zgodnie ze źródłami. Niechaj przedstawiają historię raczej według tego, co im pokazują źródła, niż według tego, co sami sądzą, mówił. Innymi słowy, krytyka filozoficzna oparta na określonej koncepcji porządku naturalnego czy boskiego jest zupełnie uprawniona. Montaigne zresztą nie przyjmuje odpowiedzialności za cuda Wespazjana, ani też za wiele innych, ale najwidoczniej nie pojmuje dokładnie, jak można by w praktyce przeprowadzić specyficznie historyczną analizę źródła jako takiego. Podstawy badań historycznych zostały ustalone dopiero w XVII wieku, którego prawdziwa wielkość nie jest należycie doceniana, mówiąc ściślej, nie w jego drugiej połowie. Ówcześni ludzie sami zdawali sobie z tego sprawę. Między rokiem 1680 a 1690 potoczny stał się zwrot pyrronizm historyczny, jako określenie ówczesnej mody. Komentując ten zwrot, Michael Levasseur pisze: mówi się, że prawość umysłu polega na tym, by nie ufać lekkomyślnie i umieć wątpić w różnych okolicznościach. Samo słowo krytyka, które dotychczas oznaczało tylko ocenę z punktu widzenia smaku, nabiera teraz nowoczesnego niemal znaczenia – próby prawdziwości. Początkowo używa się go z pewnym zażenowaniem, gdyż nie jest ono całkiem wytworne. Ma bowiem jeszcze pewien posmak techniczny, ale stopniowo zyskuje na znaczeniu Bosset zachowuje wobec niego pewien dystans, gdy mówi o naszych autorach krytykach. Domyślamy się, że wzrusza ramionami. Ale Richard Simon umieszcza ten wyraz w tytule prawie wszystkich swoich prac. Nie mylą się zresztą najroztropniejsi. Słowo to istotnie zapowiada odkrycie metody o zastosowaniu niemal powszechnym. Krytyka to jakby pochodnia, która oświetlając nieznane drogi starożytności prowadzi nas po nich i uczy odróżniać prawdę od fałszu. Oto co pisze Elie Dupin. A Bayle jeszcze wyraźniej. Pan Simon rozwinął w swej nowej odpowiedzi kilka zasad krytyki, które mogą służyć nie tylko zrozumieniu Pisma Świętego, lecz także owocnej lekturze wielu innych źródeł. Zestawmy kilka dat urodzin. Paperback, który chociaż mylił się co do dokumentów, zajmuje jednak miejsce w pierwszym szeregu twórców krytyki zastosowanej do historiografii. Rok 1628. Babylon 1632. Richard Simon, którego prace zapoczątkowały egzegezę biblijną 1638. Dodajmy spoza szeregu uczonych stricto sensu Spinozę jako autora traktatu teologiczno-politycznego, tego arcydzieła krytyki filologicznej i historycznej. Znowu rok 1632. Mamy więc przed sobą pokolenie, w najdosłowniejszym znaczeniu tego wyrazu, którego granice rysują się z zadziwiającą wyrazistością. Ale należy określić je jeszcze dokładniej. Jest to pokolenie, które ujrzało światło dzienne około roku ukazania się rozprawy o metodzie. Nie nazywajmy go pokoleniem kartezjańskim. Babylon, że ograniczymy się do niego, był pobożnym mnichem, ortodoksyjnym i prostodusznym, który jako ostatnie dzieło swojego życia pozostawił traktat o śmierci chrześcijańskiej. Wątpliwe jest, czy znał bliżej nową filozofię, tak podejrzliwie wówczas traktowaną przez wielu ludzi pobożnych.
Gdyby zresztą przypadkiem miał o niej jakieś wyobrażenie, znalazłby tam niejedną rzecz nadającą się dlań do przyjęcia. Z drugiej strony, wbrew temu, co mogłoby sugerować niektóre chyba zbyt sławne, mogłyby sugerować niektóre chyba zbyt sławne stronice Claude Bernarda, prawdy oczywiste tego typu matematycznego, którym torować miał drogę sceptycyzm metodologiczny Descartesa, niewiele mających wspólnych z pojęciem prawdopodobieństwa o coraz większym stopniu przybliżenia. Niewiele mających wspólnych z pojęciem prawdopodobieństwa o coraz większym stopniu przybliżenia, którego ustaleniem zadawala się zarówno krytyka historyczna, jak i nauki doświadczalne. No tak jednak, by jakaś filozofia przeniknęła całą epokę, na to jednak, by jakaś filozofia przeniknęła całą epokę, nie jest wcale konieczne, by oddziaływała ona swym literalnym brzmieniem. Wystarczy, jeśli większość umysłów podda się jej wpływowi, jak gdyby na zasadzie osmozy, często na wpół nieświadomie. Podobnie jak nauka w rozumieniu kartezjańskim, krytyka źródła historycznego wyklucza wszelką miarę, wszelką wiarę. Jak nauka kartezjańska, tak i ona nieubłaganie obala wszystkie dawne filary, po to jedynie, aby dojść do nowych pewników, a przynajmniej do twierdzeń o dużym stopniu prawdopodobieństwa, poddawanych do tej pory należytej weryfikacji. Inaczej mówiąc, idea, która inspiruje tę krytykę, zakłada prawie całkowity odwrót od dawnych pojęć o wątpieniu. Do tego czasu wątpienie uważane było za podstawę umysłową czysto negatywną, za zwyczajne odwrócenie się plecami i to bez względu na to, czy jego ukłucia odczuwano boleśnie, czy też przeciwnie, znajdowano w nich źródło szlachetnej rozkoszy. Odkąd zas uważa się, że wątpienie stosowane racjonalnie może stać się, odtąd zaś uważa się, że wątpienie stosowane racjonalnie może stać się narzędziem poznania. Można dokładnie określić ów moment w historii myśli ludzkiej, kiedy się ta idea pojawia. Od tej pory ustalone zostały w ogólnych zarysach podstawy metody krytycznej. Ich powszechna doniosłość była tak wyraźna, że w XVIII wieku wśród tematów proponowanych najczęściej przez Uniwersytet Paryski na konkursowym egzaminie z filozofii spotykamy taki oto o uderzająco nowoczesnym brzmieniu. O faktach historycznych w świetle ludzkich świadectw. Nie znaczy to oczywiście, by następne pokolenia nie udoskonaliły poważnie tego narzędzia. Przede wszystkim zaś upowszechniły one jego użycie i znacznie rozszerzyły zakres jego zastosowań. Przez długi czas metody krytyczne były stosowane, przynajmniej w sposób konsekwentny, niemal wyłącznie przez garstkę erudytów, egzegetów i amatorów. Autorzy mający ambicję pisania prac historycznych z pewnym polotem zupełnie nie troszczyli się o to, by przyswoić sobie te przepisy laboratoryjne, ich zdaniem zbyt drobiazgowe i co najwyżej raczyli brać pod uwagę ich wyniki. Nie jest dobrze, jak mówi Humboldt, gdy chemicy boją się zamoczyć ręce. Jeśli chodzi o historię, niebezpieczeństwo wynikające z tego rozdźwięku między krytyką dokumentów a pisaniem historii jest dwojakie. Przede wszystkim odbija się ono, i to bardzo okrutnie, na wielkich próbach syntezy. Nie tylko grzeszą one przeciwko podstawowemu obowiązkowi cierpliwego dążenia do prawdomówności, ale również pozbawiane nieustannej odnowy, tej ciągle odradzającej się niespodzianki, której dostarczyć może jedynie walka z dokumentem, nie są zdolne wyrwać się z kręgu nieustannego oscylowania między kilkoma stereotypowymi tematami narzuconymi przez rutynę. Ale cierpi na tym również sama technika badań, która pozbawiona kierunku może z łatwością ugrzęznąć na czas nieograniczony w zagadnieniach błahych lub błędnie postawionych. Nie ma gorszego marnotrawstwa niż marnotrawstwo erudycji.
gdy mielę na plewy, nie ma gorzej ulokowanej pychy niż zarozumiałość narzędzia, które uważa się za cel sam w sobie. Z tymi niebezpieczeństwami walczył dzielnie świadomy wysiłek XIX wieku. Szkoła niemiecka, Renan, Fustel de Calanges powrócili do erudycji jej intelektualną rangę. Przywrócili erudycji intelektualną rangę. Historyk doprowadzony został do warsztatu. Czy jednak partia została w pełni wygrana? Wierzyć w to byłoby zbytnim optymizmem. Nazbyt często prace badawcze prowadzone są w dalszym ciągu na los szczęścia, bez przemyślanego wyboru celu, któremu mają służyć. Przede wszystkim potrzeba krytyki nie zdołała jeszcze pozyskać sobie w pełni opinii tak zwanych szarych ludzi, których poparcie, konieczne niewątpliwie dla higieny moralnej każdej gałęzi wiedzy, lub bardziej nieodzowne jest dla naszej. My, dla których ludzie stanowią przedmiot badań, czyż nie będziemy mieli poczucia w połowie tylko spełnionego zadania, jeśli ludzie nie będą nas mogli zrozumieć? A może w rzeczywistości nie wywiązaliśmy się należycie z tego zadania? Odstręczający ezoteryzm, w którym uparcie zasklepiają się nieraz najlepsi historycy, przeważający w naszej produkcji bieżącej lektury typ nudnego podręcznika, w którym obsesja źle pojętej dydaktyki zastępuje prawdziwą syntezę. Dziwna wstydliwość, która z chwilą, gdy opuszczamy pracownię, powstrzymuje nas od ukazania oczom profanów naszych szlachetnych błądzeń i poszukiwań. Wszystkie te złe nawyki, zrodzone z nagromadzenia sprzecznych przesądów, kompromitują tę piękną przecież sprawę. Nawyki te zmawiają się, by bezbronną rzeszę czytelników mamić blaskiem fałszywych brylantów rzekomej historii, która swej brak powagi, blicht wybrakowanego towaru i uprzedzenia polityczne, okupić chce pyszałkowatą pewnością siebie. Maurras, Bainville czy Plechanow wypowiadają się twierdząco tam, gdzie Fustel de Calanges albo Pirenne mieliby wątpliwości. Między badaniem historycznym, takim jakie się prowadzi lub usiłuje prowadzić, a czytającą publicznością utrzymuje się jakieś oczywiste nieporozumienie. Wielki spór o przypisy może służyć jako znamienny przykład obustronnych, dość zabawnych dziwactw. Dolne marginesy stron przyciągają wielu uczonych z taką siłą, że przyprawia ich to niemal o zawrót głowy. Z pewnością nonsensem jest, jak to czynią niektórzy, zapychanie każdego skrawka wolnego miejsca odnośnikami bibliograficznymi, których większość można by sobie zaoszczędzić, umieszczając bibliografię na początku tomu. Jeszcze gorzej, gdy na skutek zwykłego lenistwa autorzy przenoszą na marginesy długie wyjaśnienia, które powinny się były znaleźć w samym tekście rozprawy. Rezultat jest taki, że tego, co w owych dziełach jest najcenniejsze, szukać należy często w piwnicy. Ale gdy niektórzy czytelnicy skarżą się, że najmniejsza linijka zabłąkona samotnie pod tekstem mąci im w głowie, gdy niektórzy wydawcy utrzymują, że ich klienci w rzeczywistości zapewne mniej przeczuleni niż usiłuje się ich przedstawić, cierpią męki na widok każdej tak zbezczeszczonej kartki, ci subtelni esteci zdradzają po prostu zupełny brak wrażliwości na najelementarniejsze zasady etyki naukowej. Jeśli bowiem pominiemy swobodną grę fantazji, każde twierdzenie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem, że istnieje możliwość weryfikacji. Dla historyka zatem, posługującego się dokumentami, wskazanie w najkrótszej formie ich pochodzenia, to znaczy drogi do nich, jest równoznaczne z podporządkowaniem się powszechnie obowiązującym zasadom uczciwości. Nasza opinia, nawet ta oświecona, a jednak zatruta dogmatami i mitami, zatraciła zupełnie upodobanie do kontroli. W dniu, w którym opinię tę przestaniemy odstręczać jałowym pedantyzmem,
a następnie zdołamy ją przekonać, że wartość jakiegoś poznania naukowego mierzy się gorliwością, a z jaką nastawimy karku w jego obronie, w dniu tym rozum odniesie jedno z najwspanialszych swoich zwycięstw. Nad przygotowaniem go pracują także nasze skromne przepisy, nasze drobiazgowe, krótkie odnośniki, wykpiwane dziś z braku zrozumienia przez tylu pięknoduchów. Dokumenty, z którymi mieli do czynienia pierwsi uczeni, były to przeważnie zabytki rękopieśnicze, które przedstawiały się same albo które przedstawiano zgodnie z tradycją jako dzieła danego autora albo danego okresu. Opowiadały one śmiało o tych czy innych zdarzeniach. Czy mówiły prawdę? Czy księgi zwane Mojżeszowymi pochodziły istotnie od Mojżesza, a dyplomy podpisane imieniem Klodwiga od tego właśnie króla? Jaka jest wartość opowiadań zawartych w księdze Eksodus lub w żywotach świętych? Tak wyglądało zagadnienie, ale w miarę jak historia coraz częściej robiła użytek ze świadectw mimowolnych, ograniczenie się do twierdzeń zawartych explicit w dokumentach stawało się niemożliwe. Trzeba było wymuszać z nich informacje, których nie zamierzały dostarczyć. Tak więc metody krytyczne, które zdały egzamin w pierwszym przypadku, okazały się równie skuteczne w drugim. Mam przed sobą zespół dokumentów średniowiecznych. Niektóre są datowane, inne nie. Tam, gdzie figuruje taka wskazówka, trzeba ją będzie sprawdzić. Doświadczenie bowiem uczy, że może być fałszywa. Tam, gdzie jej brak, trzeba ją odtworzyć. W obu przypadkach posługiwać się będziemy tymi samymi środkami. Przypuśćmy, że jakiś akt, sądząc z pisma, jeżeli jest to oryginał, łaciny, instytucji, o których mowa, wreszcie ogólnego sposobu formułowania, odpowiada łatwo rozpoznawalnym zwyczajom notariuszy francuskich około roku 1000. Jeżeli zawiera datę z epoki Merowingów, fałszerstwo wychodzi na jaw, a jeżeli jest bez daty, wówczas ustalamy ją w przybliżeniu. Podobnie postępuje archeolog. Czy klasyfikuje narzędzia przedhistorycznie według stuleci i cywilizacji, czy też tropi sfałszowane starożytności, bada, zestawia, rozróżnia kształty lub techniki wytwórcze, stosując w obu przypadkach zupełnie analogiczne metody. Historyk nie jest i coraz bardziej przestaje być tym trochę zgryźliwym sędzią śledczym, którego mało pociągający wizerunek narzucałyby nam z łatwością niektóre podręczniki wtajemniczenia, gdybyśmy się tego nie wystrzegali. Historyk nie stał się z pewnością łatwowierny. Wie on, że świadectwa mogą mylić lub też kłamać, ale przede wszystkim stara się zmusić je do mówienia, by je zrozumieć. Jedną z piękniejszych cech metody krytycznej jest to, że potrafiła ona kierować badaniem, rozszerzając jego horyzont, a nie zmieniając w niczym podstawowych jego zasad. Nie wolno jednak zapominać, że fałszywe świadectwo nie było jedynie bodźcem do pojęcia pierwszych prób weryfikacji dokumentu. Pozostawał jeszcze sam fakt fałszerstwa, który stanowić musi dla analizy punkt wyjściowy. Drugi podrozdział: na tropach kłamstwa i pomyłki. Ze wszystkich trucizn mogących skazić źródło historyczne, najbardziej jadowitą jest oszustwo. Może ono występować pod dwiema postaciami. A więc po pierwsze, sfałszowanie autorstwa i daty. Fałszerstwo w prawnym tego słowa znaczeniu. Żaden z listów opublikowanych z podpisem Marii Antoniny nie był przez nią pisany. Niektóre sfabrykowane zostały w XIX wieku. Rzekoma tiara Saita Fersnesa, sprzedana Luwrowi jako zabytek scytyjsko-grecki z III wieku przed naszą erą, wykonana została w roku 1895 roku w Odessie. Innym natomiast rodzajem oszustwa jest fałszerstwo treści dokumentu. W komentarzach, których autorstwo nie da się zaprzeczyć, Cezar świadomie niejako zniekształcił, a wiele pominął. Pokazywany w Saint-Denis posąg wyobrażający Filipa Śmiałego jest istotnie nagrobkową figurą tego króla, wykonaną po jego śmierci,
a wszystko wskazuje na to, że rzeźbiarz poprzestał na odtworzeniu konwencjonalnego modelu, nadając mu jedynie imię portretowanego. Otóż z tych dwóch rodzajów kłamstwa wynikają zupełnie odrębne zagadnienia, których rozwiązania są od siebie nawzajem niezależne. Z pewnością większa część zabytków piśmiennictwa opatrzonych fałszywym imieniem kryje również kłamliwą treść. Protokoły mędrców Syjonu, poza tym, że nie pochodzą od mędrców Syjonu, zawierają treść jak najdalszą od prawdy. Rzekomy dokument Karola Wielkiego okazuje się przy badaniu tworem o 2 lub 3 wieki późniejszym. Można by się założyć, że wszystkie dobrodziejstwa, które dokument ten przypisuje cesarzowi, zostały również zmyślone. Jednakże nie można przyjąć tego z góry jako pewnik, ponieważ niektóre teksty zostały spreparowane wyłącznie w tym celu, aby powtórzyć rozporządzenia akt zupełnie autentycznych lub zaginionych. W wyjątkowych wypadkach falsyfikat może mówić prawdę. Zbytecznie byłoby chyba przypominać, że odwrotnie, dokumenty, których pochodzenie zostało stwierdzone w sposób niebudzący żadnych podejrzeń, nie muszą w konsekwencji okazać się świadectwami wiarygodnymi. Ale zanim dokument uznany zostanie za autentyczny, uczeni zadają sobie tyle trudu, by zważyć go na swoich wagach, a nie zawsze wystarcza im hartu ducha, ażeby poddać krytyce jego treść. W szczególności sceptycyzm zawaha się często wobec zabytków chronionych wymownymi gwarancjami prawnymi, takich jak akta urzędowe lub umowy prywatne, byleby ich wartość została uroczyście potwierdzona. W rzeczywistości jednak ani jedna, ani drugie nie zasługują na wielki szacunek. 21 kwietnia 1834 roku, przed procesem tajnych stowarzyszeń, Thiers pisał do prefekta Dolnego Renu: polecam panu dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć swoją część dokumentów niezbędnych dla wdrożenia postępowania sądowego. Chodzi o to, by wykazały one jasną współzależność wszystkich anarchistów, tajemny związek między wydarzeniami w Paryżu, Lyonie, Strasburgu, jednym słowem istnienie rozległego spisku, który ogarnął całą Francję. Oto dokumentacja oficjalna, niewątpliwie dobrze przygotowana. Najskromniejsze doświadczenie obecne wystarczy, aby rozwiać złudzenia co do dokumentów przepisowo pieczętowanych, przepisowo datowanych. Wiemy dobrze, że akta notarialnie, najformalniej sporządzone, roją się od zamierzonych niedokładności. Sam pamiętam, że kiedyś antydatowałem na rozkaz swój podpis na protokole sporządzonym przez jeden z wysokich urzędów państwowych. Nasi przodkowie nie byli pod tym względem bardziej skrupulatni. Dan takiego to dnia w takiej to miejscowości. Czytamy u dołu przywilejów królewskich. Ale zajrzymy do rachunków podróży panującego, a stwierdzimy nieraz, że danego dnia przebywa on naprawdę o wiele mil stamtąd. Niezliczone akta wyzwolenia niewolników, akta, których nikt będący przy zdrowych zmysłach nie podejrzewałby o fałsz, zapewniają, że wyzwolenie to było aktem bezinteresownego miłosierdzia, podczas gdy my możemy przedstawić mu rachunek wystawiony za wolność. Jednakże samo stwierdzenie oszustwa nie wystarcza. Trzeba jeszcze ujawnić jego motywy, chociażby po to, żeby ułatwić sobie śledztwo. Dopóki istnieją wątpliwości co do przyczyn oszustwa, dopóki pozostaje w nim coś, co opiera się analizie, a więc jest tylko na wpół dowiedzione. Przede wszystkim samo kłamstwo jest również swego rodzaju źródłem. Jeżeli stwierdzimy tylko tyle, że słynny dokument Karola Wielkiego dla kościoła w Akwizgranie nie jest autentyczny, unikniemy błędu, ale nie zdobędziemy wiedzy. Jeżeli jednak uda nam się dowiedzieć, że falsyfikat ten został spreparowany przez ludzi z otoczenia Fryderyka Barbarosy, że miał on służyć realizacji wielkich marzeń cesarskich, wówczas otwierają się przed nami rozległe perspektywy historyczne. Oto zadanie krytyki. Poprzez oszustwo dotrzeć do oszusta, to jest, zgodnie z naczelną dewizją historii, dotrzeć do człowieka. Byłoby dziecinadą, gdybyśmy usiłowali wyliczyć nieskończenie różnorakie pobudki kłamstwa.
ale historycy skłonni z natury do przesadnego intelektualizowania ludzkości postąpią rozsądnie, jeśli uprzytomnią sobie, że nie wszystkie pobudki działania są racjonalne. U niektórych istot kłamstwo, chociaż przeważnie związane z próżnością lub z kompleksem niższości, staje się nieomal, by użyć określenia André Gide, czynem bezinteresownym. Niemiecki uczony, który tyle trudu włożył w napisanie w doskonałej Grece historii wschodu i autorstwo jej przypisał fikcyjnemu Sanchoniathonowi, mógł przecież łatwo zdobyć mniejszym kosztem zasłużoną reputację helenisty. François Lenormand, syn członka Instytutu, sam później zaliczony w poczet członków tego czcigodnego grona, rozpoczął swą karierę w 17 roku życia, wprowadzając w błąd własnego ojca rzekomym odkryciem napisów w La Chapelle Saint-Éloi, własnoręcznie przezeń sfabrykowanych. Jego ostatnim mistrzowskim dziełem, w czasie gdy był już stary i piastował liczne godności, miało być podanie za greckie oryginały kilku pospolitych wykopalisk przedhistorycznych, po prostu znalezionych we francuskiej wsi. Mitomania cechowała nie tylko jednostki, ale i całe epoki. Odznaczały się nią na przykład pokolenia preromantyczne i romantyczne w końcu XVIII wieku i na początku XIX wieku. Pseudocyltyckie poematy przypisywane Ossianowi, epopeje i ballady, które Chatterton pisał, jak mu się zdawało, w staroangielskim języku, pseudo średniowieczne poezje Klotyldy de Surville, pieśnie bretońskie wymyślone przez Villemarqué, pieśni rzekomo tłumaczone z chorwackiego przez Prospera Merime, czeskie pieśni bohaterskie z rękopisu królodworskiego, żeby na tym poprzestać. W ciągu tych kilku dziesięcioleci od krańca do krańca Europy rozbrzmiewa wielka symfonia fałszerstw. Wieki średnie, szczególnie od 8 do 12 stulecia, stanowią istny przykład tej zbiorowej epidemii. Oczywiście większość fałszywych dokumentów, fałszywych dekretów pontyfikacyjnych, fałszywych kapitularzy, preparowanych wówczas w tak wielkiej liczbie, powstawała dla określonych korzyści. Fałszerze nie mieli innych zamiarów, jak zapewnić Kościołowi sporny majątek, podeprzeć autorytet stolicy apostolskiej, obronić mnichów przed biskupem, biskupów przed arcybiskupami, papieża przed świeckimi władcami lub cesarza przed papieżem. Charakterystyczny jest fakt, że do tych oszustw nie wahały się przykładać ręki osoby niezaprzeczonej pobożności i cnoty. Widocznie nie obrażało to zupełnie powszechnego poczucia moralności. Co do plagiatu, to uchodził on powszechnie w owej epoce za rzecz najzupełniej niewinną. Kronikarz, hagiograf przywłaszczali sobie bez skrupuły całe fragmenty utworów dawniejszych pisarzy. Obie te społeczności, średniowieczna i romantyczna, poza tym tak różne w charakterze, miały orientację wybitnie przeszłościową. Dla średniowiecza jedyną podstawą wiary i prawa była nauka przodków. Romantyzm pragnął czerpać z żywych źródeł ludowości i prymitywizmu. W ten sposób okresy najbardziej przywiązane do tradycji przejmując właściwe jej dziedzictwo, traktowały je z największą swobodą. Jak gdyby nieodparta potrzeba twórcza, która ze swoistego odwetu doprowadziła przez kult przeszłości do jej mistyfikowania. W lipcu 1857 roku matematyk Michael Chasles przekazał Akademii Nauk całą partię niewydanych listów Pascala, które sprzedał mu jego stały dostawca, słynny fałszerz Vrain Lucas. Z listów tych wynikało, że autor prowincjałek przed Newtonem sformułował prawo powszechnego ciążenia. Pewien angielski uczony zapytał ze zdumieniem, jak wytłumaczyć sobie fakt, że teksty te uwzględniają pomiary astronomiczne, których dokonywano wiele lat po śmierci Pascala
i z którymi sam Newton zapoznał się dopiero po pierwszym wydaniu swojego dzieła. Wrain Lucas nie był jednak człowiekiem, który by się spieszył taką drobnostką. Zasiadł ponownie przy swoim warsztacie i dzięki jego staraniom Chasles mógł wkrótce przedstawić nowe autografy, tym razem sygnowane przez Galileusza, a adresowane do Pascala. Zagadka została wyjaśniona. Słynny astronom dostarczył obserwacje i Pascal wykonał obliczenia, aby obie strony dochowały tajemnicy. Wprawdzie w chwili śmierci Galileusza Pascal miał dopiero 18 lat. Cóż z tego? Jeden powód więcej, by podziwiać ówczesny rozwój tego geniusza. By podziwiać wczesny rozwój tego geniusza. Tymczasem niezmordowany oponent zauważył inny dziwny szczegół. W jednym z listów, datowanych w roku 1641, Galileusz skarży się, że pisanie męczy mu ogromnie oczy. A przecież wiemy, że od końca 1637 roku był on zupełnie ociemniały. Przepraszam, odpowie wkrótce poczciwy Chasles. Przyznaję, że dotychczas wszyscy wierzyliśmy w tę ślepotę. Ale całkiem niesłusznie. Mogę przedstawić bezsporny dowód, znaleziony w samą porę, aby sprostować rozpowszechniony błąd. Oto inny włoski uczony doniósł Pascalowi 2 grudnia 1641 roku, że Galileusz, który niewątpliwie od kilku lat widział coraz gorzej, wtedy właśnie utracił zupełnie wzrok. Zapewne nie wszyscy oszuści rozwinęli tak pomysłowość jak Wrain Lucas, ale nie wszyscy oszukani byli tak naiwni, jak jego politowania godna ofiara. Ale doświadczenie życiowe uczy, a historyczne potwierdza, że wykroczenie przeciwko prawdzie jest niby koło zębate, że każde kłamstwo niemal z reguły pociąga za sobą wiele innych, po to, by przynajmniej pozornie udzielały sobie wzajemnego poparcia. Oto powód gromadnego występowania wielu słynnych falsyfikatów. Fałszywe przywileje arcybiskupiej stolicy Canterbury, fałszywe przywileje księstwa Austrii, podpisane przez tylu potężnych władców od Juliusza Cezara do Fryderyka Barbarossy, całe drzewo genealogiczne fałszerstw w sprawie Dreyfusa, że poprzestanę na tych kilku przykładach. Zdawać by się mogło, że rozmnażają się jak kolonie drobnoustroju. Oszustwo rodzi oszustwo. Taka jest już jego natura. Istnieje jeszcze jedna, bardziej podstępna postać oszustwa, niemal brutalnego, całkowitego, jeśli tak można powiedzieć, kłamstwa. Występuje tu utajone przerabianie, interpolacje w autentycznych dokumentach, w relacjach zaś haftowanie zmyślonych szczegółów na wiarygodnym z grubsza tle. Interpolacje wprowadza się na ogół dla konkretnych korzyści, haftuje się często dla ozdoby. Wielokrotnie już ujawniano spustoszenie spowodowane w autentycznej lub średniowiecznej historiografii podstępnym upiększaniem, ale i w naszej prasie odgrywa ono zupełnie niewiele mniejszą rolę. Kosztem prawdomówności najmizerniejszy nowinkarz kreśli chętnie swoje postaci zgodnie z przepisami retoryki, której bieg czasu nie pozbawił bynajmniej znaczenia. A w naszych redakcjach Arystoteles i Kwintylian mają więcej uczniów, niż by się to mogło wydawać. Pewne warunki techniczne zdają się nawet sprzyjać tym deformacjom. Gdy w roku 1917 skazano na śmierć szpiega Bolo, pewien dziennikarz, poczynając od dnia 6 kwietnia, publikował podobno przebieg egzekucji, która wyznaczona pierwotnie na ten dzień odbyła się w rzeczywistości dopiero 11 dni później. Dziennikarz przygotował z góry swój artykuł, a w przekonaniu, że wydarzenie miało miejsce w oznaczonym dniu, nie uznał za stosowne tego sprawdzić. Nie wiem, ile jest prawdy w tej anegdocie. Tak poważne błędy należą z pewnością do wyjątków. Nie ma w tym jednak nic nieprawdopodobnego, ponieważ aby zyskać na czasie, przede wszystkim trzeba w porę oddać maszynopis. Reportaże z wydarzeń oczekiwanych są niekiedy przygotowane zawczasu. Niewątpliwie osnowa reportażu
w najważniejszych punktach prawie zawsze zostaje później zmieniona, o ile zachodzi tego potrzeba. Wątpliwe jest jednak, by wnoszono wiele poprawek do drugorzędnych szczegółów, które wprowadza się dla kolorytu, a których nikt nie uzna za konieczne kontrolować. Tak przynajmniej widzi te sprawy laik. Byłoby pożądane, aby fachowiec udzielił nam na ten temat szczerych wyjaśnień. Gazeta Codzienna nie znalazła niestety dotąd swojego Mabilona. Nie ulega jednak wątpliwości, że uległość wobec przestarzałego nieco kodeksu przyzwoitości literackiej, szacunek dla stereotypowej psychologii, pasja malowniczości, wszystkie te cechy zachowują nadal swoje miejsce w galerii popleczników kłamstwa. Wiele jest stopni od zwykłej czystej blagi do zupełnie mimowolnej pomyłki, chociażby z racji łatwej metamorfozy, która najczerszą bzdurę przekształca przy sprzyjających okolicznościach kłamstwo. Myślenie wymaga wysiłku, przed którym wzdryga się lenistwo umysłowe właściwe większości ludzi. O ile wygodniej jest przyjąć bez protestu jakieś złudzenie, zrodzone samorzutnie, a sprzyjające interesom chwili bieżącej. Przypomnijmy sobie słynny epizod z samolotem norymberskim. Jakkolwiek sprawa ta nie została dotychczas całkowicie wyjaśniona, wyświetlona, wydaje się, że handlowy samolot francuski przeleciał nad miastem kilka dni przed wypowiedzeniem wojny. Prawdopodobnie wzięto go za samolot wojskowy. Nie jest wykluczone, że wśród ludności ulegającej już z łatwością wizją przyszłych walk rozeszła się pogłoska o bombach zrzuconych tam i ówdzie. Jest natomiast rzeczą pewną, po pierwsze, że ich nie zrzucono, po wtóre, że władze Rzeszy miały możliwość zdemontowania fałszywej pogłoski, skoro więc aprobowały ją bez kontroli, by wykorzystywać ją jako atut do wszczynania działań wojennych, władze te po prostu kłamały. Kłamały nic nie zmyślając, a może nawet nie zdając sobie sprawy z tego oszustwa. Absurdalna pogłoska znalazła wiarę, ponieważ wiara ta była wówczas przydatna. Ze wszystkich typów kłamstwa, to, które popełniamy wobec samych siebie, nie należy do najrzadszych, a słowo szczerość oznacza pojęcie nieco z grubsza ociosane, którym trudno się posługiwać bez rozróżnienia w nim wielu odcieni. Nie ulegał jednak wątpliwości, że wielu świadków myli się w dobrej wierze. Wtedy to historyk ma sposobność wykorzystania tych cennych zdobyczy, którymi w ostatnich dziesiątkach lat obserwacja na gorąco obdarzyła prawie nową dziedzinę nauki, a mianowicie psychologię zeznań. Wiele z tych osiągnięć może, jak się zdaje, przydać do naszych badań. Wedle Jaulême de Saint-Thierry, jego uczeń i przyjaciel święty Bernard był pewnego dnia bardzo zaskoczony, stwierdziwszy, że kaplica, w której jako młody mnich codziennie uczestniczył w nabożeństwach, miała w szczytowej ścianie trzy okna. Wyobrażał sobie bowiem zawsze, że ma tylko jedno. Szczegół ten napełnia z kolei hagiografa zdumieniem i podziwem, czy takie oderwanie się od rzeczy ziemskich nie zapowiadało znakomitego sługi Bożego? Niewątpliwie Bernard musiał odznaczać się niezwykłym roztargnieniem. Jeśli prawdą jest, że jak to również głosi opowieść, zdarzyło mu się kiedyś później wędrować przez cały dzień brzegiem jeziora Lemańskiego i nie zauważyć go nawet. Liczne dowody świadczą jednak o tym, że aby popełniać rażące błędy w stosunku do realiów, Liczne dowody świadczą jednak o tym, że aby popełniać rażące błędy w stosunku do realiów, które zdawałoby się powinny być nam dobrze, doskonale znane, nie trzeba bynajmniej zaliczać się do wielkich mistyków. Studenci profesora Clapardet w Genewie okazali się podczas jego słynnych doświadczeń równie niezdolny do dokładnego opisania przedsionka we własnym uniwersytecie, jak doktor
o miodopłynnej wymowie do opisania kościoła w swoim klasztorze. Faktem jest, że otaczający nas świat natrafia w większości mózgów na nie najlepsze aparaty rejestrujące. Dodajmy, że świadectwa są w gruncie rzeczy jedynie sformułowaniem wspomnień, także pierwotne błędy obserwacji potęgują się i komplikują na skutek późniejszych omyłek pamięci, pamięci płynnej, odbarwiającej, mówił już jeden z naszych dawnych, o której mówił już jeden z naszych dawnych prawników. U niektórych ludzi niedokładność obserwacji przybiera rozmiary wprost patologiczne. Nie będę chyba posądzony o brak pietyzmu, jeśli zaproponuję, by nazwać tę psychozę chorobą Lamartina. Wiadomo powszechnie, że ludzie ci nie są zazwyczaj najmniej skłonni do składania zeznań. Bywają świadkowie mniej lub bardziej godni zaufania, ale jak uczy doświadczenie, nie ma takich, których wypowiedzi byłyby jednakowo wiarygodne w każdym przedmiocie i we wszystkich okolicznościach. Dobry świadek w sensie absolutnym nie istnieje. Istnieją tylko dobre lub złe świadectwa. Dwa rodzaje przyczyn osłabiają głównie prawdziwość obrazów utrwalonych w mózgu nawet najbardziej uzdolnionego obserwatora. Jedne wiążą się ze stanem obserwatora w danej chwili, takim jak znużenie lub wzruszenie, inne z natężeniem jego uwagi. Z małymi wyjątkami widzimy i słyszymy dobrze jedynie to, na czym nam zależy. Gdy lekarz znajduje się u łoża chorego, sądzę, że jego uwaga skupiona jest raczej na wyglądzie pacjenta, którego stan badał troskliwie, niż na umeblowaniu pokoju, na które rzucił zapewne tylko przelotne spojrzenie. I dlatego, wbrew powszechnemu mniemaniu, najtrudniej uzyskać dokładny opis przedmiotów, z którymi najczęściej obcujemy. Jak w przypadku świętego Bernarda, opis kaplicy w Sitoks, nieuniknioną konsekwencją powszedniości jest obojętność. Otóż wydarzenia historyczne mogą często być zaobserwowane jedynie w chwilach silnego wzruszenia lub też przez świadków, których uwaga bądź rozbudzona za późno, jeżeli to było zaskoczenie, bądź też zahamowana przez osobiste zaangażowanie w akcji, nie była zdolna skupić się należycie na tych aspektach sprawy, do których dzisiejszy historyk przywiązuje nie bez racji największe znaczenie. Niektóre takie wypadki stały się sławne. 25 lutego 1848 roku pierwszy strzał przed pałacem Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozpętał zamieszki, które z kolei przerodzić się miały w rewolucję. Czy strzał ten padł ze strony wojska, czy też z tłumu? Nigdy się tego nie dowiemy na pewno. Czy możemy więc brać odtąd na serio wspaniałe opisy kronikarzy, drobiazgowe odtworzenie strojów, gestów, uroczystości, epizodów wojennych? Jakim dowodem upartej rutyny byłoby zachowanie najlżejszych bodań złudzeń co do prawdziwości całej tej rupieciarni, którą sycił się drobny narybek historyków romantycznych, skoro wokół nas ani jeden świadek nie jest w stanie zapamiętać dokładnie wszystkich szczegółów, jakich tak naiwnie poszukujemy u dawnych autorów? Co więcej, obrazy te przedstawiają akcesoria akcji, tak jak wyobrażano je sobie w epoce pisania. Jest to niezmiernie pouczające, ale nie jest to ten rodzaj informacji, jakich miłośnicy malowniczości oczekują w ogóle od swoich. Wypadałoby jednak zastanowić się, jakie wnioski dla naszych dalszych badań wypływają z powyższych, z pozoru może pesymistycznych uwag. Nie dotyczą one podstawowej struktury przeszłości. Powiedzenie Bayla pozostaje zawsze w mocy. Nigdy nie uda się przeciwstawić żadnych ważkich argumentów prawdzie, że Cezar pobił Pompejusza. I na jakiekolwiek tory zechcielibyśmy skierować dyskusję, nie znajdziemy nic bardziej niezachwianego niż następujące zdanie. Cezar i Pompejusz istnieli i nie są zwykłą odmianą ducha tych, którzy opisali ich życie.
Co prawda, gdyby jako pewniki miały przetrwać tylko niektóre fakty najwyższego typu, ogołocone z wyjaśnień, historia sprowadzałaby się do szeregu prostych zapisków bez większej wartości intelektualnej. Na szczęście jest inaczej. Jedynie najbliższym, bezpośrednim przyczynom psychologia zeznań odmawia często wiary. Wielkie wydarzenie można porównać z eksplozją. Czy wiemy dokładnie, w jakich warunkach dokonał się ostatni wstrząs molekularny, konieczny do spowodowania wybuchu gazów? Niejednokrotnie musimy przyznać się do naszej nieświadomości. Jest to niewątpliwie ubolewania godne, ale czy chemicy znajdują się zawsze w dużo lepszym położeniu? Czy mimo to skład mieszaniny piorunującej nie poddaje się doskonale analizie? Rewolucja 1848 roku, ten ruch tak wyraźnie uwarunkowany, w którym na skutek dziwnej aberracji niektórzy historycy chcieli widzieć tylko typowy przykład zjawiska przypadkowego, ten ruch był od bardzo dawna przygotowywany przez liczne, różnorodne i bardzo aktywne czynniki, które potrafił natychmiast dostrzec Tocqueville. Czymże byłaby strzelanina na bulwarze kapucynów, jeśli nie ostatnią małą iskierką? Jak widzimy, przyczyny bezpośrednie wymykają się nazbyt często obserwacji naszych poręczycieli, a w następstwie naszej. Co więcej, stanowią one w historii uprzywilejowaną klasę zjawisk nieprzewidywalnych, czyli przypadku. Pocieszmy się bez wielkiego żalu, że ułomność przekazów źródłowych uniemożliwia nam zazwyczaj wykrycie tych przyczyn nawet przy pomocy najprecyzyjniejszych narzędzi. A gdybyśmy je nawet lepiej poznali, ich konfrontacja z długim łańcuchem przyczynowym ewolucji ukazałaby osad kłamstw, którego wiedza nigdy nie zdołałaby usunąć. Nie miałaby nawet prawa stwierdzić, że go usunie. Jeżeli natomiast chodzi o ukryte sprężyny losów ludzkich, o zmienność sposobów myślenia i odczuwania, techniki, struktury społecznej lub ekonomicznej, to świadkowie, których o to pytamy, bynajmniej nie ulegają nietrwałości doraźnego postrzegania. Tak się szczęśliwie składa, jak zauważył Voltaire, że to, co w historii jest najgłębsze, mogłoby równocześnie być najpewniejsze. Zdolność obserwowania, zdecydowanie różna u każdego osobnika, nie jest również w skali społecznej wartością stałą. Niektóre epoki były zdolności tej pozbawione, bardziej pozbawione niż inne. Aczkolwiek i dziś jeszcze, na przykład, większość ludzi ma słabe wyobrażenie o wartości liczb. Nie jest ono jednak tak powszechnie wadliwe, jak było wśród kronikarzy średniowiecznych. Nasze postrzeganie, jak i cała nasza cywilizacja, przysiąkły matematyką. Gdyby w wyniku ostatecznej analizy okazało się, że pomyłki świadectw mają swe źródło jedynie w niedoskonałości naszych zmysłów lub uwagi, historykowi nie pozostałoby w końcu nic innego, jak powierzyć zbadanie tych pomyłek psychologom. Ale poza tymi drobnymi, pospolitymi zjawiskami zachodzącymi w naszym mózgu, wiele błędów sprowadza się do przyczyn na swój sposób znamiennych dla specyficznej atmosfery społecznej. Dlatego też pomyłki, podobnie jak kłamstwo, nabierają waloru źródłowego. We wrześniu 1917 roku pułk piechoty, w którym służyłem, zajmował okopy Chemin des Dames na północ od małego miasteczka Braisne. W wypadzie wzięliśmy jednego jeńca. Był to rezerwista, z zawodu kupiec pochodzący z Bremy nad Wezerą. Wkrótce potem dotarła do nas z tyłów ciekawa wiadomość. Wywiad niemiecki, tak mniej więcej mówili ci dobrze poinformowani koledzy, cóż to za cudo, nakryto jedną z małych komórek w samym sercu Francji. I kogoż tu tam zdybano? Otóż jakiegoś kupca zamieszkałego w czasie pokoju o kilka kilometrów stamtąd w Brains. Nieporozumienie wydaje się oczywiste. Strzeżmy się jednak zbyt uproszczonego wyjaśnienia. Czy przypisać tu pomyłkę jedynie przesłyszeniu się? Byłoby to w każdym razie określenie niedokładne, ponieważ prawdziwa nazwa została nie tyle źle usłyszana, ile źle zrozumiana.
na ogół nieznana, nie przykuła do siebie uwagi, a ulegając naturalnej skłonności umysłu, podstawiono zamiast niej nazwę dość swojską. Ale to nie wszystko. Ta pierwsza czynność interpretacyjna zawierała już w sobie drugą, równie nieświadomą. Niezliczone opowieści o niemieckich podstępach, znajdujące aż nazbyt często potwierdzenie w życiu, rozpalały do żywego romantyczną pobudliwość tłumów. Podstawienie nazwy Breisne zamiast Breme zbyt dobrze współgrało z tym opętaniem, ażeby nie narzucić się niejako jak samo przez się. Podobnie przedstawia się znaczna ilość zniekształceń w przekazach źródłowych. Kierunek pomyłki jest niemal zawsze wytyczony z góry. Rozpowszechnia się ona i nabiera życia jedynie wtedy, gdy jest zgodna z ustalonym już przedtem stanowiskiem opinii publicznej. Staje się wtedy jak gdyby zwierciadłem, w którym zbiorowa świadomość ogląda swe własne oblicze. Wiele kamienic w Belgii posiada w fasadach wąskie otwory, mające ułatwić tynkarzom ustawienie rusztowania. Nigdyby w roku 1914 nie przyszło do głowy żołnierzom niemieckim dopatrywać się w tych niewinnych rękodziełach murarskich strzelnic przygotowanych dla wolnych strzelców, gdyby nie paniczny lęk przed partyzantami, którym od dawna owładnięta była wyobraźnia najeźdźców. Chmury nie zmieniły swych kształtów od średniowiecza, a jednak nie dostrzegamy w nich dziś ani krzyża, ani cudownej włóczni. Ogon komety obserwowany przez wielkiego Ambrożego Paré nie różnił się prawdopodobnie od tych, które od czasu do czasu przesuwają się po naszych nieboskłonach. A przecież Ambrożemu wydawało się, że widzi cały dziwny rynsztunek rycerski. Uległość wobec powszechnego przesądu zatriumfowała tu nad właściwą mu trzeźwością spojrzenia. A zeznanie Ambrożego, jak wiele innych, mówi nam nie o tym, co widział w rzeczywistości, lecz o tym, co w jego czasach uważano za możliwe do zobaczenia. Pomyłka jednostki może stać się pomyłką wielu ludzi. Jedna błędna obserwacja może przekształcić się w fałszywą plotkę, jeżeli powszechny stan umysłu sprzyja takiej metamorfozie. Nie wszystkie informacje społeczne sprzyjają jej w jednakowym stopniu. Wyjątkowe perturbacje zachodzące w życiu społecznym naszych pokoleń dostarczają na ten temat niemało cennych doświadczeń. Doświadczenia chwili obecnej są jeszcze, prawdę mówiąc, zbyt bliskie, aby je można było poddać precyzyjnej analizie. Wojna lat 1914-1918 pozwala na większy dystans. Wiadomo powszechnie, jak te 4 lata obfitowały w fałszywe informacje, zwłaszcza wśród kombatantów. Powstawanie plotek w bardzo specyficznej społeczności okopów wydaje się niezmiernie interesującym przedmiotem badania. Rola propagandy i cenzury była na swój sposób ogromna, ale wręcz przeciwna, niż się do tego spodziewali twórcy tych instytucji. Doskonale to określił pewien humorysta. W okopach przeważał pogląd, że wszystko może być prawdą, z wyjątkiem tego, co wolno drukować. Nie wierzono dziennikom ani nawet listom, ponieważ pomijając już fakt, że nadchodziły nieregularnie, uważano je za mocno kontrolowane. Stąd cudowne wprost odrodzenie tradycji ustnej, pradawnej rodzicielki legend i mitów. I stało się to, o czym nie śmiałby nawet marzyć najodważniejszy eksperymentator. Rządy, przekreślając jednym pociągnięciem pióra setki lat, cofały żołnierzy frontowych do środków informacji i stanu umysłów z zamierzchłych wieków, kiedy nie było jeszcze gazet, biuletynów, książek. Pogłoski nie rodziły się zazwyczaj na linii ognia. Małe oddziałki były tam zbytnio odizolowane jedne od drugich. Żołnierz nie miał prawa zmieniać pozycji bez rozkazu. Zresztą, gdyby to uczynił, przeważnie ryzykowałby życie. Niekiedy pojawiali się przygodni podróżnicy, łącznicy, telefoniści, naprawiający linie, obserwatorzy altoryzyjscy. Te ważne osobistości mało stykały się z prostymi szeregowcami, ale były też kontakty stałe, znacznie ważniejsze. Wynikały z potrzeb związanych z wyżywieniem. Miejscami spotkań tego małego świata schronów i wart były kuchnie.
Tam to raz lub dwa razy na dzień spotykali się prowiantowi przybyli z różnych punktów odcinka, gawędzili z sobą lub z kucharzami. Ci zaś wiedzieli bardzo dużo, stacjonując bowiem na skrzyżowaniu dróg wszystkich jednostek, korzystali ponadto z wyjątkowego przywileju, że mogli codziennie zamienić kilka słów z konwojentami taborów pułkowych, z tymi wybrańcami losu, którzy kwaterowali w sąsiedztwie sztabów. W ten sposób wśród ognisk lub polowych lub kuchni polowych zawiązywały się na chwilę przelotne znajomości pomiędzy najróżnorodniejszymi środowiskami, po czym prowiantowi ruszali w drogę rowerami, ścieżkami i razem z kotłami przenosili na najbardziej wysunięte pozycje frontu informacje prawdziwe lub fałszywe, w każdym razie prawie zawsze zniekształcone i już podatne na dalsze przeróbki. Na głównych planach operacyjnych, troszeczkę w tyle za splątanymi liniami pierwszych pozycji, można było kreseczkami zacieniować pas biegnący wzdłuż całego frontu. Była to strefa powstawania legend. Otóż historia znała nie jedno społeczeństwo podlegające z grubsza biorąc analogicznym warunkom, z tą tylko różnicą, że nie były one tam przejściowym wynikiem wyjątkowego przewrotu, lecz normalnymi przejawami życia. Tam również transmisja ustna była jedyną efektowną drogą przekazywania wiadomości. Tam również kontakty między bardzo Tam również transmisja ustna była jedyną efektowną drogą przekazywania wiadomości. Tam również kontakty między bardzo rozdrobnionymi grupami ludzkimi nawiązywały się niemal wyłącznie przez specjalnych pośredników lub też w określonych punktach łączności. Naszych okopowych wędrowców zastępowali tam domokrążcy, kuglarze, pielgrzymi, żebracy. Regularne spotkania odbywały się z okazji jarmarków lub uroczystości religijnych. I tak na przykład w ciągu całego późnego średniowiecza kroniki klasztorne, sporządzane na podstawie informacji uzyskiwanych od przypadkowych podróżnych, bardzo są podobne do notatników, które mogli byli prowadzić nasi kaprale, gdyby w tym gustowali. Te społeczności stanowiły zawsze doskonałą pożywkę dla fałszywych wiadomości. Ożywione stosunki między ludźmi ułatwiają konfrontację różnych wersji i wyostrzają zmysł krytyczny. Natomiast narrator, który po długiej przerwie dociera trudnymi drogami przenosząc odległe pogłoski, łatwo znajduje wiarę. Podrozdział trzeci. Próba logicznej analizy metody krytycznej. Krytyka źródła, która ma do czynienia ze zjawiskami psychicznymi, pozostaje zawsze precyzyjną sztuką. Nie ma dla niej żadnych recept. Ale jest to zarazem sztuka racjonalna, polegająca na metodycznym stosowaniu kilku głównych działań umysłowych. Ma ona, krótko mówiąc, swą własną dialektykę, którą trzeba starać się sprecyzować. Przypuśćmy, że z jakiejś zaginionej cywilizacji zachował się tylko jeden przedmiot i że okoliczności jego odkrycia nie pozwalają wiązać go z jakimikolwiek śladami niezależnymi od człowieka. Takimi jak na przykład geologiczne warstwy osadowe. W tym poszukiwaniu więzi przyroda nieożywiona może w tym poszukiwaniu więzi przyroda nieożywiona może bowiem także mieć swój udział. W tym poszukiwaniu więzi przyroda dobrze. Jest więc zupełnym nieprawdopodobieństwem ustalić datę tego jednego śladu lub wyrobić sobie pogląd na jego autentyczność. Nie ma bowiem innego sposobu odtworzenia daty, skontrolowania i interpretacji dokumentu, jak przez włączenie go do serii chronologicznej lub do jakiejś synchronicznej całości. Mabillon stworzył podwaliny dyplomatyki drogą porównywania dokumentów z epoki Merowingów, bądź jednych z drugimi, bądź też z innymi tekstami z tego samego okresu lub o tym samym charakterze. Egzegeza Pisma Świętego powstała z konfrontacji relacji ewangelistów. U podstaw prawie każdej krytyki leży metoda porównawcza. Ale porównania te nie dają wyników automatycznych. Ujawniają one z konieczności bądź podobieństwa, bądź też różnice. Tylko że w różnych przypadkach zgodność jednego dokumentu z dokumentami pokrewnymi prowadzić może do wręcz przeciwnych wniosków.
Rozważmy najpierw najprostszy przypadek opowieści. W swoich pamiętnikach, które tylu młodych czytelników przyprawiły o bicie serca, Marbot wśród powodzi szczegółów przedstawia brawurową scenę, której rzekomo był bohaterem. Jeśli mu wierzyć, miał on w nocy z 7 na 8 maja 1809 roku podczas największego przyboru wód przepłynąć łodzią wzburzone nurty Dunaju, aby z drugiego brzegu porwać kilku austriackich jeńców. Jak zweryfikować tę anegdotę? Oczywiście trzeba przywołać na pomoc inne świadectwa. Mamy w ręku rozkazy, marszruty, raporty obu armii stojących naprzeciwko siebie. Stwierdzają one, że tej słynnej nocy oddziały austriackie, których biwaki Marbot miał rzekomo zastać na lewym brzegu, stacjonowały jeszcze po przeciwnej stronie rzeki. Z korespondencji Napoleona wynika poza tym, że 8 maja wody Dunaju nie zaczęły jeszcze przybierać. Wreszcie odnaleziono własnoręczne podanie Marbota o awans z 30 czerwca 1809 roku. Wyliczając zasługi, którym motywuje swoje podanie, nie wspomina ani słowem o swoim rzekomym wyczynie z poprzedniego miesiąca. A więc z jednej strony pamiętniki, a z drugiej cały plik tekstów, które im przeczą. Trzeba wybrać jedno z dwóch wykluczających się nawzajem źródeł, którą ewentualność uznamy za bardziej prawdopodobną, czy tę, że sztaby, a nawet sam cesarz pomylili się co do daty, chyba że świadomie, ale Bóg wie po co, i przeinaczyli fakty, i że Marbot w 1809 roku na niekorzyść swego awansu zgrzeszył chorobliwą skromnością, czy też, że wiele lat później stary wojak, znany zresztą dobrze ze swoich przechwałek, znowu zadrwił sobie z prawdy. Z pewnością nikt się nie zawaha, pamiętniki skłamały raz jeszcze. W tym przypadku stwierdzenie niezgodności obaliło jedno ze sprzecznych świadectw. Jedno z dwóch musiało zostać przekreślone. Domagało się tego najbardziej uniwersalne prawo logiki, zasada sprzeczności, które stwierdza kategorycznie, że żadne zdarzenie nie może jednocześnie być i nie być. Bywają uczeni, którzy w dobroduszności swojej usiłują między sprzecznymi twierdzeniami odkryć zdanie pośrednie. Przypominają oni uczniaka, który zapytany, ile jest 2 do kwadratu, sądził, że utrafi dobrze, odpowiadając 6, ponieważ jeden kolega podpowiadał mu 4, a drugi 8. Pozostawała jeszcze sprawa wyboru, które świadectwo należy odrzucić, a które powinno się ostać. W wyborze tym zdecydowała analiza psychologiczna. Rozważano kolejne domniemane motywy prawdomówności świadków, ich kłamstw lub też pomyłek. W danym wypadku okazało się, że ta ocena miała cechy absolutnej niemal oczywistości. W innych okolicznościach może ona zawierać znacznie większy współczynnik niepewności. Jeżeli wnioski opierają się na niedostatecznym materiale dowodowym, może istnieć wiele stopni półśrednich między tym, co absolutnie pewne, a tym, co dość prawdopodobne. Oto przykłady innego rodzaju. Dokument uchodzący za zabytek z XII wieku napisany jest na papierze, podczas gdy wszystkie odnalezione dotąd oryginały z tej epoki pisane są na pergaminie. Kształt liter różni się znacznie od pisma znanego nam z innych dokumentów z tego samego czasu. Język obfituje w wyrazy i zwroty stylistyczne niespotkane w powszechnym użyciu. Albo też obróbka narzędzia przypuszczalnie paleolitycznego zdradza metody wytwórcze stosowane, o ile wiemy, dopiero znacznie później. Stwierdzimy, że dokument i narzędzie są falsyfikatami. Podobnie jak w poprzednim wypadku, uzasadnieniem wyroku skazującego jest sprzeczność, ale z powodów zupełnie odmiennych. Tym razem myśl przewodnia argumentacji jest następująca. W tym samym pokoleniu tego samego społeczeństwa panuje uniformizm obyczajów i technik tak silny, że żadna jednostka nie jest w stanie w sposób zbyt jaskrawy wyłamać się z powszechnego zwyczaju. Uważamy za pewnik, że Francuz z czasów Ludwika VII kreślił litery mniej więcej tak samo jak jego współcześni, że używał mniej więcej tych samych wyrazów i posługiwał się tymi samymi surowcami,
że gdyby wytwórca plemienny z okresu magdaleńskiego przy wycinaniu ostrza z kości dysponował piłą mechaniczną, towarzysze jego używaliby jej również. Krótko mówiąc, działa tu prawo o charakterze socjalnym, o charakterze socjologicznym. Pojęcia, na których prawo to się opiera i których ogólny walor potwierdzony został bez najmniejszej wątpliwości przez wiekowe doświadczenie ludzkości, a więc pojęcia przenikania społecznego, nacisku zbiorowości, przemożnego zjawiska naśladownictwa, zlewają się w jedno pojęcie cywilizacji. Podobieństwo jednak nie powinno być zbyt wielkie, przestałoby bowiem wówczas przemawiać na korzyść źródła. Przeciwnie, przemawiałoby za wyrokiem skazującym. Każdy uczestnik bitwy pod Waterloo wiedział, że Napoleon zostanie w niej pokonany. Oryginała, który by zaprzeczył klęsce, uznalibyśmy za fałszywego świadka. Skądinąd zgadzamy się, że w języku francuskim nie ma wielu różnych sposobów wyrażenia faktu, że Napoleon został pod Waterloo pobity. O ile ograniczymy się do prostego i bardzo ogólnikowego stwierdzenia. Ale jeżeli dwaj świadkowie albo rzekomi świadkowie opiszą bitwę dokładnie tymi samymi słowami, albo nawet użyją nieco odmiennych wyrażeń, ale przedstawią dokładnie te same szczegóły, uznamy bez wahania, że jeden z nich przepisał rzecz od drugiego, albo też, że obydwaj korzystali ze wspólnego wzoru. Nasz umysł odrzuca ewentualność, że dwaj obserwatorzy znajdujący się z konieczności w dwóch różnych punktach przestrzeni i obdarzeni niejednakowymi właściwościami uwagi mogliby zanotować kropka w kropkę te same epizody, że z niezmierzonego bogactwa języka francuskiego dwaj pisarze, pracując niezależnie od siebie, wybraliby przypadkowo te same wyrazy i połączyliby je w podobne zwroty, aby zrelacjonować tę samą treść. Jeżeli obaj utrzymują, że zaczerpnęli ją bezpośrednio z rzeczywistości, to co najmniej jeden z nich musi kłamać. Spójrzcie jeszcze na dwie sceny wojenne wyrzeźbione w kamieniu na dwóch zabytkach starożytnych. Odnoszą się one do dwóch wojen, a jednak przedstawione postacie są niemal identyczne. Archeolog powie, jeden z dwóch artystów na pewno kopiował drugiego, albo też obaj poprzestali na odtworzeniu jakiegoś szkolnego szablonu. Nie ma większego znaczenia fakt, że przedstawione walki dzielił jedynie krótki okres czasu, że walczący przeciwnicy należeli może do tych samych ludów, Egipcjanie przeciw Hetytom, Asyryjczycy przeciw Elamitom. Sama myśl, że przy ogromnej różnorodności ludzkich postaw dwie różne akcje w dwóch różnych momentach dziejowych mogły wyrazić się dokładnie tymi samymi gestami, budzi w nas sprzeciw. Jako źródło, które rzekomo przedstawia wypadki wojenne, przynajmniej jeden z tych dwóch wizerunków, jeżeli nie obydwa, jest po prostu fałszywy. Tak więc krytyka oscyluje między dwiema krańcowościami: podobieństwem uzasadniającym i podobieństwem obalającym. Wynika to stąd, że takie przypadkowe zbieżności nie zdarzają się zbyt często, a konformizm społeczny to sito o dość dużych oczkach. Innymi słowy, możemy uznać, że zarówno we wszechświecie, jak i w społeczeństwie panuje jednolitość, która wyklucza możliwość zbyt wyraźnych odchyleń. Ale ta jednolitość, tak jak ją sobie wyobrażamy, odnosi się do cech najogólniejszych. Dopuszcza ona i, skoro sięgniemy w głąb rzeczywistości, w pewnym sensie zawiera w sobie wielką liczbę możliwości kombinacji. Liczbę tak bliską nieskończoności, że nie sposób wyobrazić sobie, by mogły się one powtarzać samorzutnie. Konieczny jest tu akt świadomego naśladownictwa. Tak więc w ostatecznym rozrachunku krytyka źródła opiera się na instynktownej metafizyce podobieństwa i niepodobieństwa, jednakowości i różnorodności. Skoro zatem przyjęliśmy hipotezę kopii, musimy ustalić kierunek wpływu. Czy w każdej parze dokumentów oba czerpały ze wspólnego źródła? A jeśli przeciwnie, przypuśćmy, że jeden z nich jest oryginałem, któremu przyznać prawo do tego tytułu. Niekiedy rozstrzygające
będą kryteria zewnętrzne, jak na przykład daty ich powstania, o ile uda się je ustalić. W braku tych pomocniczych danych dojdzie znowu do głosu analiza psychologiczna, posługująca się cechami wewnętrznymi przedmiotu lub tekstu. Rozumie się samo przez się, że nie uznaje ona żadnych mechanicznych reguł. Czyli na przykład należy przyjąć za zasadę, jak to czynią, zdaje się, niektórzy uczeni, że naśladowcy z reguły wzbogacają tekst własnymi pomysłami. Gdyby tak było, wówczas tekst bardziej zwięzły i najmniej nieprawdopodobny miałby zawsze szansę, by być uznany za najdawniejszy. Czasem tak bywa. Przechodząc od inskrypcji do inskrypcji, widzimy, jak bezgranicznie rośnie liczba wrogów, którzy padli pod ciosami króla Asyrii. Zdarza się jednak, że ten argument zawodzi. Spośród żywotów świętego Jerzego najbardziej obfituje w elementy baśniowe najwcześniejszy. Kolejni redaktorzy, podejmując stare opowiadanie, poświęcali to ten, to ów szczegół, który raził ich swą niepohamowaną fantastycznością. Wiele jest różnych sposobów naśladowania, zależnych od indywidualności, a niekiedy od mody właściwej danemu pokoleniu. Jak wszelkie inne postawy umysłowe, nie dałyby się one przewidzieć z góry na tej tylko podstawie, że wydawałyby się nam naturalne. Na szczęście plagiatorów zdradzają często ich własne niezręczności, a kiedy nie rozumieją swego wzoru, nonsensy. Gdy starają się zamaskować swe zapożyczenia, gubią ich nieudolne wybiegi. Znałem ucznia, który w czasie klasówki, utkwiwszy wzrok w wypracowaniu sąsiada, przepisywał od niego zdanie dokładnie, ale na opak. Bardzo sprytnie zmieniał od razu podmioty na orzeczenia, a stronę czynną na bierną. Udało mu się w ten sposób jedynie dostarczyć nauczycielowi doskonałego przykładu dla krytyki historycznej. Tam, gdzie sądzimy początkowo, że mamy do czynienia z dwoma lub kilkoma świadkami, wykrycie naśladownictwa oznacza zredukowanie ich liczby do jednego. Dwaj współcześni Marbota, hrabia de Sigur i generał Pellet, przekazali nam relacje o rzekomym przepłynięciu Dunaju, analogiczne do opowieści Marbota. Ale Sigur jest późniejszy od Pelleta, czytał go i po prostu przepisał. Jeśli chodzi o Pelleta, to pisał wprawdzie przed Marbotem, ale był jego przyjacielem. Niewątpliwie często wysłuchiwał opowiadań o jego wyimaginowanych bohaterskich czynach, gdyż ten niezmordowany samochwała, nabierając swoje najbliższe otoczenie, przygotowywał się do okłamywania potomności. Marbot pozostaje więc dla nas jedynym gwarantem, Marbot pozostaje więc dla nas jedynym gwarantem, jako że jego pozorni poręczyciele kopiowali go tylko. Kiedy Liviusz naśladuje Polybiusza, chociażby nawet upiększając go, Polybiusz pozostaje dla nas jedynym autorytetem. Kiedy Einhard, rzekomo kreśląc wizerunek Karola Wielkiego, ściąga ze swetoniuszowego portretu Augusta, nie jest to, ściśle biorąc, żadne źródło historyczne. Zdarza się wreszcie, że za rzekomym świadkiem ukrywa się sufler, który chciałby pozostać bezimienny. Studiując akta procesu templariuszy, Robert Lea zauważył, że gdy ten sam inkwizytor przesłuchiwał dwóch oskarżonych, należących do dwóch różnych domów zakonnych, niezmiennie przyznawali się oni do tych samych okrucieństw i tych samych bluźnierstw. Jeżeli natomiast przybywali z tego samego domu zakonnego, ale badani, jeżeli natomiast przybywali z tego samego domu zakonnego, ale badani byli przez różnych inkwizytorów, te zeznania przestawały się zgadzać. Wniosek jest jasny. Sędzia sam dyktował odpowiedzi. Sądzę, że archiwa sądowe dostarczyłyby również innych przykładów tych metod. Sądzę, że archiwa sądowe dostarczyłyby również innych przykładów tych metod.
Niewątpliwie rola, jaką w rozumowaniu krytycznym odgrywa to, co można by nazwać zasadą ograniczonego podobieństwa, nigdzie nie występuje w bardziej interesującym świetle, jak w jednym z najnowszych zastosowań tej metody, krytyce statystycznej. Przypuśćmy, że badam historię ukształtowania się cen między dwiema określonymi datami w zorganizowanym społeczeństwie powiązanym ożywionymi stosunkami wymiennymi. Po mnie podejmuje tą samą pracę drugi badacz, następnie trzeci, a każdy z nas posługuje się innymi materiałami, innymi książkami rachunkowymi, innymi wykazami cen rynkowych. Każdy na własną rękę ustala średnie roczne wskaźniki o wspólnej podstawie, wykresy. Trzy krzywe pokrywają się mniej więcej. Stąd wniosek, że każda daje w ogólnych zarysach wierny obraz zmian. Dlaczego? Fakt, że w środowisku gospodarczo jednolitym wszelkie wahania cen musiały z konieczności podlegać mniej więcej jednakowemu rytmowi, nie jest tu jedyną przyczyną. Ten wzgląd wystarczyłby na pewno, by wzbudzić nieufność w przypadku, gdyby krzywe gwałtownie różniły się od siebie. Ale nie upewnia nas, że wśród wszystkich możliwych krzywych, ta, którą podają zgodnie trzy wykresy, musi być prawdziwa, właśnie z powodu tej niezgodności. Trzykrotne ważenie na wagach w tym samym stopniu fałszywych da ten sam wynik, ale będzie to wynik fałszywy. Całe rozumowanie opiera się w tym wypadku na analizie mechanizmów błędu. Żadnego z trzech wykazów cen nie można uznać za wolny od błędów szczegółowych, prawie nieuniknionych w dziedzinie statystyki. Przypuśćmy nawet, że badacz nie popełnił osobiście żadnej pomyłki, nie mówiąc już o poważniejszych błędach, któż z nas ośmieli się twierdzić z pewnością, że nigdy nie potknął się w potwornym labiryncie dawnych miar. Choćbyśmy nawet wyobrazili sobie uczonego o tak niebywałej uwadze, pozostaną zawsze sidła zostawione przez same dokumenty. Niektóre ceny mogły być zapisane niedokładnie, czy to skutkiem roztargnienia, czy też celowo. Zdarzają się poza tym ceny wyjątkowe, na przykład dla przyjaciół lub odwrotnie, frycowe, które mogą poważnie zniekształcić obraz średnich. Wykazy cen rynkowych rejestrujące przeciętne ceny stosowane na targach nie zawsze były sporządzone z należytą dokładnością. Ale przy wielkiej liczbie notowań błędy te wzajemnie się znoszą. Byłoby wielce nieprawdopodobne, gdyby szły one zawsze w tym samym kierunku. Jeżeli więc zgodne wyniki otrzymane przy pomocy różnych źródeł potwierdzają się wzajemnie, nie do przyjęcia byłaby myśl, by u podstaw tej zgodności leżała zgodność w zaniedbaniach, drobnych oszustwach i drobnych grzecznościach. Istnienie bezsprzecznych różnic w źródłach doprowadziło do wniosku, że ostateczna zgodność rezultatów wynikać może tylko z rzeczywistości, której podstawowa jednolitość była w tym przypadku niewątpliwa.